Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Mam na imię Marek i jestem uzależniony od alkoholu. Chcę pomóc innym chorym osobom, bo alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. Jeśli więc znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy, to zachęć go do posłuchania tej rozmowy. Dzień dobry, zachęcam do subskrypcji kanału, do komentowania tego filmu, do udostępniania go, do wspierania mnie również na stronie patronite.pl/Sekielski lub poprzez super podziękowania, które można z poziomu YouTube'a sobie kliknąć i przesłać jakiś tam gift na naszą działalność. Dzisiaj porozmawiamy z doktorem Piotrem Stankiewiczem. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Piotr jest filozofem, pisarzem. Tak, jest to prawda. No, z tym poetą to nie przesadzajmy, pisarzem, filozofem, propagatorem stoicyzmu, to się zgadza. W Polsce. Jesteś autorem podcastu Myślnik Stankiewicza, to już jest o stoicyzmie podcast, więc on się o alkoholu nie dotyczy wprost. No ale będzie, na pewno przynajmniej parę odcinków na ten temat pójdzie. Można go znaleźć na Spotify i pewnie na Apple i na tych innych podcastowniach. Tak jest, dokładnie. I tak sobie myślałem o tej naszej rozmowie, do której się zaprosiłeś. I tak się zastanawiałem, kto dostanie w komentarzach, bo znam już tutaj trochę tą swoją widownię, kto w komentarzach dostanie większe bęcki. I obstawiam, że ty dostaniesz większe bęcki. No wiesz dlaczego? Jestem stoikiem, wszystko przyjmę. Czy staram się być stoikiem, więc wszystko przyjmę, ale chętnie, jeżeli wiesz z góry, to chętnie się dam. Moja jest robocza taka hipoteza. Może ona się nie spełni, natomiast, bo zakładam, że możesz zostać odebrany jako człowiek, który racjonalizuje to uzależnienie, właśnie przeintelektualizowuje je. A ty i widownia jesteście przeciwko przeintelektualizowania, tak? Ja nie. Okej. Nie mam wrażenia, że to jest mój problem, tak? To znaczy, oczywiście nie wiem, jak zostaniemy odebrani, czy jak ja zostanę odebrany, natomiast jest tak, że ja sobie zdaję absolutnie sprawę, tak, że nadmierne w sprawach właśnie nałogu, alkoholu i tak dalej, no jakby nadmierne przeintelektualizowanie może prowadzić na manowce w tym znaczeniu, że no racjonalizujesz sobie, dlaczego musisz pić, dlaczego musi być tak, a tak. No ja na bazie stoickiej i jakby też własnych doświadczeń, no robię to w drugą stronę, tak, znaczy ja sobie racjonalizuję i wyjaśniam, dlaczego lepiej jest właśnie nie pić, czy nie robić tych szkodliwych rzeczy, których robić nie chcę, więc to działa, może działać w dwie strony, więc tutaj mam nadzieję, że zostanę jednak w tych komentarzach trochę wsparty od tej strony, tak? Jakby rozum, i to jest takie zasada działania filozofii stoickiej, no może poprowadzić nas tam, gdzie chcemy. Jeżeli chcemy z niego właściwie skorzystać, no to jakby droga wolna i droga świetlana. To nie musi prowadzić od razu do zatracenia. Filozofowanie w tym wszystkim nie byłoby jeszcze najgorsze, no, gdyby nie fakt, że ty nie zrobisz żadnej terapii. Alkoholowej? Nie byłem, nie zrobiłem. Byłem na chyba jednym czy dwóch spotkaniach AA. Nie wiem, jaki jest tutaj stosunek komentujących i fuj do AA. Nie czułem, że to jest mój vibe, więc nie chodziłem więcej. Faktycznie jest tak, że żadnej terapii nie zrobiłem. Faktycznie to mi się udało jakoś, że się tak wyrażę, własnymi siłami. Czym, co mówiąc, być może znowu się komuś narażę, może nie. I to już natomiast, leci pierwszy taki bicz po prostu. Dokładnie. Natomiast to jest tak, że znaczy mi się to też udało, tak? Znaczy w momencie, jak to już wyszło, to jak ten alkohol pić przestałem, no to nie, jakby ponieważ czułem się w miarę pewnie, to też już nie widziałem takiej potrzeby. Być może to nie jest do końca zgodne ze sztuką, no ale tak było. Jeśli chodzi o to filozofowanie, to jest w ogóle tak, że ten stoicyzm, którym ja się zajmuję, który propaguję, o którym mówię, no to jest ta filozofia taka w rozumieniu starożytnym, bardziej jako pewna postawa życiowa i pewien sposób funkcjonowania w świecie, niż ta filozofia, którą znamy dzisiaj z tego znaczenia słowa filozofowanie, czyli jakieś rozważanie abstrakcyjnych, bezsensownych rzeczy i uniwersytety, na których się pisze książki, których nikt nie czyta, to jest wszystko strasznie skomplikowane. No starożytni stoicy jakby zupełnie przeciwko czemuś takiemu, znaczy zupełnie byli przeciwni czemuś takiemu. Dla nich filozofia to była pewna postawa, pewna droga życiowa. Twoja miłość z alkoholem trwała 11 lat. Już to wiesz tak dokładnie, to już w tych komentarzach było.
wysłałeś mi swój link do swojego tekstu, który na swojej stronie zresztą... Tak było, 11 lat, 5 miesięcy i coś tam, tak, teraz oczywiście pamiętam, zgadza się. I to rzeczywiście była miłość, czy to nazwałeś tak z przekąsem? Słuchaj, no to chyba tak jak wielu z nas, którzy się z tym problemem borykali, no to taka jednostronna miłość, tak? To znaczy ja faktycznie przez te 11 lat jakby wiedziałem, że alkohol jest w stanie pewne problemy mi rozwiązać, problemy ze sobą, problemy z życiem społecznym i tak dalej, i tak dalej. No w pewnym momencie no jakby zrozumiałem, że tak dalej nie można iść. Jeżeli chcę realnie zacząć rozwiązywać te problemy i jakoś lepiej w życiu funkcjonować, no to muszę ten alkohol odstawić, tak? No i to się tam w miarę sprawnie udało. Wtedy też w życiu się pojawił ten stoicyzm, no, który mnie w tym tylko utwierdził i pociągnął dalej. Ale tak, 11 lat z groszami, to teraz już nie piję lat 13, czyli już dłużej, więc to jest też pozytywna liczba. Czy w twoim piciu było coś wyjątkowego? Czy to jest taka historia, jakich wiele? Słuchaj, ja myślę, że dobre pytanie. Nie byłem na nie trochę przygotowany, jest takie wyjątkowe. Nie, jakby ja myślę, że jest to tak jak, że każdy ma w tym swoją specyfikę, natomiast te ogólne założenia są bardzo podobne, tak? To znaczy ja o tyle może jestem jakby wyjątkowy, że u mnie to nie doszło do jakiegoś takiego skrajnego dna. To znaczy ja nigdy nie wylądowałem pod jakimś tam płotem, mostem i tak dalej. To jakby nie doszło do jakiejś wersji skrajnej. Natomiast no ta droga, że się tak wyrażę, psychosomatyczna, tak, no była myślę bardzo, bardzo podobna. Tak, próba radzenia sobie z problemami, o których jakby nie wiedziałem, że można, czy że należy sobie radzić inaczej. I też tu myślę, warto dodać, jak ja o tym myślę, w 2010 roku ten alkohol no udało mi się odstawić. Ja mam wrażenie, że to też pod względem świadomości problemu, no to były inne czasy. W sensie różnica między wtedy, a dzisiaj jest bardzo duża. No nie było twojego kanału, nie było ciebie, nie było tych wszystkich rzeczy, wszystkich ludzi, którzy o tym teraz mówią, to było jednak coś innego. Jak ja się z tym zmagałem, to mam wrażenie, że to było tak jednak dużo bardziej, wiesz, heroiczne na zasadzie ja kontra świat, z jakąś tam pomocą, ale no nie, jakby dużo mniej się o tym mówiło, no nie w tym sensie się mówiło, jak się mówi dzisiaj, tak? No były książki Osiatyńskiego i tak dalej, ale to jednak było zupełnie co innego. Więc myślę, że to była dosyć typowa droga takiego dojrzewającego chłopaka, który jakoś chce się odnaleźć w życiu. No po prostu trochę już chyba można powiedzieć, że w innych czasach niż dzisiaj. No dobrze, to był 2009 rok, jeśli dobrze liczę, czy 10? Styczeń 2010, tak. Okej. I co? I ty, co się w tobie zadziało, że w ogóle uznałeś, że alkohol nie należy pić alkoholu? No słuchaj, uznałem, no, że jest problem, tak, że i to faktycznie mi ludzie z mojego otoczenia zwracali uwagę i widziałem, że jest problem, no taki klasyczny, tak, czyli że jak się pójdzie na jedną imprezę, później na niej się wypije tam jedno piwko, to się z nich zrobi 10 piwek, następnego dnia się znowu wypije i to życie się zaczęło jakby trochę się rozłazić. Nie w tym znaczeniu, że wiesz, piłem jakimiś ciągami non-stop przez miesiąc, bo to nie był mój przypadek, natomiast wiesz, jak była jedna impreza, która zajmowała weekend albo taki długi weekend, a zaraz tydzień później była następna, no to jakby widziałem, że jakby ten mój poziom energii, możliwości zmienienia czegoś, zrobienia czegoś, no jest zerowy, jakby nie ma pola manewru, tak, bo moje życie jest wyznaczane przez, jakby ukierunkowane przez ten tryb taki imprezowo-alkoholowy, tak, i że to pochłania, jakby w moim przypadku, nie wiem, czy to się liczy jako wyjątkowość, pewnie nie, ale jakby tym, co mnie uświadomiło i mnie tak zabodźcowało do tego, żeby coś z tym zrobić, poza tymi stoickimi sprawami, no to było takie uświadomienie sobie, że ten alkohol to jest jakby, on dużo, nawet jak go nie piję, to go piję, tak, że nawet jak nie jestem na imprezie, nie mam kaca, nie, jakby to nie jest ten zmarnowany czas, tylko no normalnie jestem trzeźwy, funkcjonuję, coś tam robię, no to i tak to życie jest jakby, jego kierunek jest wyznaczony przez alkohol. Nie w tym sensie, że tam muszę się napić, bo inaczej się przekręcę, ale w tym znaczeniu, że pewnych rzeczy, pewnych zmian w życiu no nie wprowadzę, nie zrobię, bo alkohol je jakby podcina, tak? Jakby to taka atrofia woli, ta jakby możliwość zrobienia czegoś ze sobą. Ja wiem, tylko to opowiadać o czymś, o czym ludzie na ogół wiedzą, znaczy nie zawsze wiedzą, ale mogą się dowiedzieć w momencie, kiedy na przykład właśnie przechodzą jakiś proces terapeutyczny, dowiadują się coś na temat mechanizmów uzależnień, dowiadują się właśnie, że ich zachowania, które nie mają takiego bezpośredniego, jakby nie wywodzą się z substancji akurat w danym momencie wypitej, tylko są jakby na pierwszy rzut oka gdzieś w ogóle poza tym światem alkoholowym,
że one rzeczywiście wywodzą się z tego uzależnienia, nie? Więc bo próbuję jakby dotrzeć, żebyśmy w tej rozmowie dotarli do tego, albo żebyś ty spróbował wytłumaczyć, jak będąc człowiekiem, no, który przechlał tam sobie te 11 lat, gdzieś dochodził w jakimś procesie do tego, że ten alkohol mi nie służy i przeszkadza, i w tym momencie mówię, dobra, nie piję. Tak, tak, coś takiego. Jak samemu naprawdę wejść, bo ja wiem, że można być abstynentem, znam abstynentów, którzy 10 lat nie piją alkoholu, nie? Ale tak. Lecą o takim dupościsku, że po prostu, wiesz, jak się ich dotknie palcem, no to oni eksplodują, nie? Bo nerwy mają na wierzchu, tak, tak zwany to... krótki ląd. Tak, to ja... Niewiele trzeba, żeby, wiesz, ich rozpalić. Jak dojść, nie wiem, jak przeprocesowałeś u siebie to, że dochodziłeś gdzieś, zakładam, krok po kroku do tego, o czym teraz mi mówisz, bo nie wierzę w to, że ty sobie 31 o 20.30 i przestałem pić, dobra. Tak, to jest ta interpretacja z dzisiaj, tak. To jest oczywiście ten punkt, do którego doszedłem. Ja bym chciał, żebyś cofnąć do tego, co było wtedy, nie? To jest tak, że ja po pierwsze, tak, jakby zgadzam się, to jest dzisiejsze jakby podsumowanie tego, co wiem. Wtedy, nie, jeśli byś mnie zaprosił wtedy, te 13 lat temu, to bym ci tego tak ładnie nie opisał. Wtedy jakby co najwyżej to czułem, nie umiałem tego nazwać. I jakby proces wychodzenia z tego myślenia alkoholowego, no to był procesem uświadamiania sobie. I tutaj chcę zrobić mocne, żeby nie zostać za bardzo zjechanym w komentarzach, chcę zrobić jego mocne podkreślenie, że... Zostaw te komentarze, to była moja taka wymówka, żeby... Bo ja czuję, że jest taka kwestia, że wiesz, no ja absolutnie nie zalecam robienia tego samemu i kto potrzebuje pomocy i chce z niej skorzystać, jakby jak najbardziej trzeba z tej pomocy korzystać. Mi się faktycznie udało zrobić to jakby samemu. Dobrze, nie miałeś w ogóle pomysłu, koncepcja nie leżała na stole, tak? Idę na terapię, nie wiem, idę do AA, idę do Monaru, nie wiem, gdziekolwiek. To nie było, wiesz, 30 lat temu, kiedy tak, to prawda. Nie było przychodni terapii uzależnień w Polsce, bo to był ten okres, kiedy ja też byłem na terapii już, więc... Telefon w Warszawie i jesteś na terapii. Tak, ja chodziłem na terapię taką normalną, jakby psychoterapię, tak, in and out przez parę lat. Na stricte alkoholową terapię nie chodziłem. No jakby w pewnym sensie udało mi się jakoś to fartownie trochę zrobić, że... Ale czy jak przestawałeś pić, to byłeś w terapii jakiejś innej, tak? To chcesz powiedzieć? Tak, ja byłem na takiej zwykłej terapii, że się chodzi do pani raz na tydzień. Czyli jeszcze pijąc chodziłeś na terapię? W tej końcówce, tak, coś takiego. I to był taki w pewnym sensie szeroki proces, tak, że z jednej strony ten stoicyzm, o którym mówiłem, z drugiej strony te jakby tam własne racjonalizacje, że lepiej byłoby nie pić, z trzeciej strony już jakby chodzenie na terapię w znaczeniu psychoterapii, no i to mi dało jakiś taki pakiet, który no w moim wypadku wystarczył i się obyło bez jakichś takich poważniejszych już stricte alkoholowych terapii. I jakby jak słucham ciebie, jak ty mówisz, to mam wrażenie, że tak, no tutaj oczywiście pewnym sukcesem w tym jest ten wyjście z tego dupościsku, tak? To znaczy, żeby nie tylko nie pić w znaczeniu być trzeźwym, nie mieć alkoholowej krwi, ale nie mieć też tego dupościsku przez tą, przez dekadę, no bo to jest już naprawdę, no nie, to jest niedobry kierunek i to jest to, co mi się, z czego jakoś tam jestem zadowolony i z czego jestem dumny, tak? To znaczy faktycznie jest tak, że u mnie nie jest to chyba jakiś teraz powód do cierpień, czy dupościsków, czy problemów, to, że nie piję. Ja to widzę trochę na zasadzie takich, wiesz, szczebli, tak, że odstawiłem ten alkohol, wtedy zacząłem faktycznie w tym 2010 roku chodzić do takiej, tam pani Katarzyna to bodajże była na tą terapię. Jakby zacząłem kolejne cegiełki do tego dokładać, z drugiej strony właśnie siedziałem coraz bardziej w tym stoicyzmie. No i ona wyłapała to, że ty jesteś uzależniony? No tak, rozmawialiśmy o tym oczywiście. I nie, ona ci na przykład nie kierowała, panie Piotrze, bo ja znam terapeutów, wiem, taka myśl terapeutyczna jest, że uzależnienie to jest coś, co się najczęściej na początku należy załatwić. Bo to jest taka sfera, która przykrywa to wszystko inne, które gdzieś tam pod spodem siedzi, nie? Że ciężko tak naprawdę grzebać w swoim życiu od strony takiej psychoterapeutycznej, tak, w różnych tam aspektach, które gdzieś tam mogą być, nie zdejmując tego takiego, nie wiem jak to nazwać, taka narzuta, która jest taka kapa, która na tym wszystkim wisi, tego uzależnienia, które po prostu tak nie pozwala też przechodzić innych procesów po prostu. Słuchaj, no trudno cokolwiek chcą zrobić, jak się leży po prostu, wiesz, codziennie. No tak, ale jak już chodziłem tam, to już nie byłem, wiesz, codziennie czy tam co weekend nietrzeźwy. I to faktycznie się udało jakby z tymi, bo to później odstawiłem tą terapię, później znowu na nią chodziłem, więc jakby ten proces terapeutyczny, jak wiele osób w naszym pokoleniu, no tymi czy innymi drogami
przeszedłem. Nie pamiętam dokładnie, co ona mówiła, bo to było już, wiesz, 13 lat temu. Ja na pewno miałem taki okres, nie wiem, czy można powiedzieć, upicia się trzeźwością, czy jak to można nazwać, ale że jak faktycznie przestałem pić, był ten tydzień, miesiąc, kwartał, miesiąc pół roku. To się tak nazywa w terapii, no, na przykład. Jak? Miesiąc miodowy. No właśnie, ja pamiętam, że u mnie on trwał bardzo długo, to znaczy ten miesiąc miodowy, ja pamiętam, że to mi dało bardzo dużego kopa i jak zacząłem widzieć, że to wchodzi na te kolejne tak jakby czasowe elementy, właśnie, że kwartał, pół roku i tak dalej, no to ja czułem w sobie taką, no, mocne naprawdę przekonanie, że to jest ta droga, którą ja chcę iść. I to pamiętam jako taki bardzo, to było to terapia z tą panią wzmacniane, to pamiętam jako taki bardzo, no, pozytywny, mocny impuls, kierunek. To mnie tak mocno w tą stronę wysłało. No i jakoś poszło, tak? No i już później się z tego robi te 13 lat. Natomiast faktycznie, no, za sukces, jeżeli to można mówić w takich kategoriach, no to za sukces uważam, no, nie tylko samo niepicie, ale też to, co to umożliwiło, tak? Ten brak tu pościsku i te wszystkie rzeczy, które mi się jakby odkryły wtedy, kiedy ten alkohol odstawiłem, że te wszystkie, wiesz, siły życiowe, które ogniskujesz wokół tych imprez alkoholu i tych klimatów, no w pewnym momencie nagle się okazuje, że one mogą być zupełnie gdzie indziej pójść i możesz robić bardzo fajne rzeczy właśnie poniekąd przez to, że nie pijesz, tak? I to mi bardzo dużo, ja wiesz, no pierwszą książkę swoją, która się jakoś tam w miarę przebiła, no to zacząłem pisać właśnie w tym miesiącu czy tam roku miodowym po odstawieniu alkoholu i to mi jakby bardzo wyraźnie pokazało, że to może naprawdę fajnie pójść. No i przypominam, że cały czas miałem ten stoicyzm, tak? Że podstawowa sprawa uświadomić sobie, co od ciebie nie zależy, Marek Aureliusz, modlitwa AA no i właśnie, tak dalej. Bo to dla sceptyków od razu można powiedzieć, że ta modlitwa o pokorę ducha, która jest takim, no, nieodzowną częścią każdego meetingu. Tak jest. Bo nią się kończy każdy meeting. No przypisywana jest, tak naprawdę, tak, nie wiadomo, ale przypisuje się tak Markowi Aureliuszowi. Tak jest. I to jest bardzo fajna anegdota, bo Marek Aureliusz nigdy tej modlitwy nie napisał i ona jest mu przypisywana fałszywie w sensie źródeł, natomiast fundamentalnie prawdziwie w sensie treści, bo ona jest bardzo, bardzo taka właśnie markowo-aureliuszowo-stoicka. No i cóż, no w moim wypadku ta modlitwa, pierwszy krok AA, no i stoicka zasada dychotomii kontroli, czego, co kontroluje, czego nie kontroluje. No u mnie to było taką kluczową, najważniejszą cegiełką, że ja sobie jakby szczerze zdałem sprawę, że ja mam problem, że nie jestem w stanie tego kontrolować, tak? I że u mnie to jest albo całkowita abstynencja i nie będę pił w ogóle, albo, no, jakby bujanie się, czy jedno, dwa piwka, czy jednak 20, tak? Jakby uchwycenie tego właśnie na poziomie modlitwy, dychotomii kontroli, czy jak to nazwać, no było tą taką moją podstawą, a że ja mam w ogóle, jakby lubię myśleć w takich kategoriach czarno-białych, przynajmniej czasami, no to jakby nie miałem takiego wewnętrznego problemu z postawieniem na to, no dobra, to spróbuję w ogóle nie pić, tak? I wtedy się nagle okazało, że wow, można nie pić, są ludzie, którzy nie piją. I ten miesiąc miodowy się zaczął. To czym strzeźwienie jest z tej perspektywy twojej stoickiej? Słuchaj, no trzeźwienie jest... uzależnienie, może tak, zacznijmy od tego. No nie chcę, wiesz, podawać definicji, bo na tym są... Nie chodziło o definicję. Od tego są mądrzejsi niż ja, natomiast no jest głębokim takim pomieszaniem czy zamazaniem tej granicy między tym, co od nas zależy, a tym, co od nas nie zależy. Wiesz, no mówi się, że no jedną z najbardziej podstawowych rzeczy jest to, co sobie wkładamy do ust, żeby jeść czy pić. No i jeżeli jesteś alkoholikiem, no to jeżeli wypijesz jedno piwo, no to możesz już problem mieć z tym, żeby nie wypić drugiego i 10 następnych, tak? Więc to i na poziomie jakiejś takiej jakby racjonalności tego, co jest moje, co jest nie moje, czyli jakby gdzie w ogóle jestem ja, gdzie ja się kończę, na ile jestem w stanie być, jakby podejmować decyzje o sobie, no to było takie zamazane, zaburzone. I oczywiście, tak jak słusznie mówiłeś, no wszystkie te terapie, całe to doświadczenie zawsze pokazuje, że jakby to emanuje, tak, że jak masz zaburzone to na jakimś takim głębokim poziomie, że ta granica się rozmyje, no to ci jest w stanie jak taka grzybnia się rozrosnąć i jakby zjeść pół życia. Proces trzeźwienia jest procesem, no, jakby odwracania tego, czy jakby funkcjonowania w sposób, który, no, w którym nie musisz się, czy ja się nie muszę przejmować tym, że nie kontroluję tego, ile piję alkoholu, no bo go piję zero, tak? I jakby to jedno jestem w stanie kontrolować. A jakby tak spojrzeć na to twoje doświadczenie, bo ja na przykład mam takie podejście do uzależnienia, że oczywiście substancje są jakby
takim szerokim rozumieniu są uważane często za sprawców tego całego zamieszania. Natomiast ja wychodzę z takiego założenia, że substancje są tylko jakimś środkiem, który powoduje pewne tak rzeczy, jest. Który po prostu trafia na podatny grunt, nie? I że to, co tak naprawdę determinuje być może naszą, moją czy twoją naszą, tendencję, tak. zdolność do tego, żeby wchodzić w uzależnienia, jest coś, co siedzi w nas głębiej, to często wynika z czegoś. Tak, oczywiście. Nie? To są najczęściej, znaczy częściej, to mogą być różne sytuacje, które tak, są, oczywiście. Których w życiu doświadczyliśmy, nie doświadczyliśmy, jakieś tak. krzywdy, traumy, różne inne rzeczy. Jakbyś z tej strony. Tak, i tu myślę pięknie dochodzimy do odpowiedzi na twoje poprzednie pytanie, to znaczy dokładnie tak jest, jak mówisz, że uzależnienie od substancji czy od zachowania jest pewnym takim zewnętrznym przejawem głębszego problemu. No więc jakby first order of business to jest jakby zlikwidować ten problem, przestać robić czy przestać pić. I to faktycznie zrobiłem w 2010 roku, ale ten jakby miesiąc miodowy to nie był tylko cud, miód i orzeszki, tylko to był tak naprawdę no, początek tego etapu trzeźwienia, który trwa 13 lat w znaczeniu no, przebudowywania siebie właśnie terapią, właśnie tymi stoickimi metodami, żeby dojść do stanu, w którym no jakby nie ma już tego problemu w głębi, tak? W sensie i to dokładnie można było jakby w tym sensie to przestanie picia to jest dopiero początek. Natomiast ten proces no się toczy i w moim wypadku no na pewno, znaczy to jest też tak, że wiesz, że no to w moim wypadku toczy się 13 lat, na pewno nie jest zakończony i w ogóle chyba tu jakby nie ma końca, tak? To jest cały czas pewna praca nad sobą i tak jak no, uważam, że tego dupościsku, o którym wspomniałeś, to nie mam. Tak bardzo wiele innych spraw, no cały czas no, staram się poprawiać, żeby funkcjonować lepiej, żeby pewnych, wiesz, pewnych problemów, czy pewnych wątpliwości, czy pewnych jakichś takich samopodważeń nie mieć, tak? To jest jakby proces, który trwa i ja tego widzę, że ten proces naprawiania siebie, no był jakby striggerowany, był zapoczątkowany tym odstawieniem alkoholu, tak? Więc to może w ten sposób, że to początek pewnego procesu, no który trwa. Czy zgodziłbyś się z czymś takim, że stoicyzm wcale nie jest tym, tą największą siłą, która ci pomogła sobie poradzić z uzależnieniem, tylko tak naprawdę ta terapia, która ona się oczywiście nie odnosiła wprost do uzależnienia, nie była to terapia uzależnieniowa, natomiast to ona pozwoliła ci złapać kontakt ze sobą, ze swoimi emocjami, uczyć się o nich mówić. No, to był miks elementów w moim wypadku. A stoicyzm stał się filozofią, która jakby idzie w zgodzie z tym. Tak, bo stoicyzm idzie w zgodzie w ogóle z takim zdrowym rozsądkiem, to był pewien, z takim nieszarpaniem się ze światem. Tak, bo to był pewien miks, w moim konkretnym wypadku, bo to był pewien miks tych elementów. To nie jest tak, że ja piłem alkohol, piłem i nagle leżąc w jakimś po prostu upadku, nagle wpadł mi w ręce Marek Aurelius i wtedy stałem ośnienia. To zupełnie nie do. Ja po prostu jakby równolegle wszedłem na tą drogę stoicką i równolegle wszedłem na tą drogę jakby trzeźwienia, czy jakby uzdrawianie swojego umysłu. I jeszcze raz tutaj podkreślę, no kto potrzebuje terapii, niech na nią idzie. To nie jest tak, że stoicyzm zastąpi terapię, że jest jakąś magiczną pigułką, nic z tych rzeczy. Natomiast stoicyzm ten, o którym ja opowiadam, którego ja uczę, no jest taką pewną postawą wobec siebie samego, postawą wobec rzeczywistości, czy pewną taką platformą, na której można te różne elementy i klocuszki układać, coś takiego. Tak. A jakie elementy właśnie są takie główne filary, które dają siłę, które mogą dawać siłę osobom, które się borykają z różnymi problemami, bo uzależnienie to jest jednym z nich, nie? Tak, oczywiście. No wiesz, pierwszą rzeczą to jest ta dychotomia kontroli, co ode mnie zależy, czy co ode mnie nie zależy, o której już mówiłem, która się stosuje w bardzo wielu elementach, tak? No to, czy kontroluję alkohol, czy nie, to jest jedno, ale wartości, cele, jakie sobie w życiu stawiam, w którą stronę staram się zmieniać swój charakter, jaką mam taką autonarrację, czy wyobrażenie o samym sobie, swoją tożsamość, chciałby się powiedzieć, to są wszystko te rzeczy, które możemy świadomie kształtować i to byłaby tutaj pewna podstawa. Poza tym jest ta technika, która się nazywa budowaniem właściwych alternatyw, tak? To znaczy, że albo, która też bardzo głęboko w stoicyzmie siedzi, że albo coś jest na tyle dużym problemem, że ja staram się to zmienić, albo uznaję, że się nie da zmienić, tudzież, że zmienianie byłoby większym problemem niż sam problem i wtedy jakby odpuszczam, tak? Jakby w moim wypadku ewidentnie wiedziałem, że ten... przykłady podać? No tak, oczywiście, to słuchaj, będzie przykład oryginalny, czyli od Epikteta, starożytnego filozofa, który pisze tak, że jeżeli jest nadmione w twojej chacie, no to wyjdź z niej, że jeżeli jest nadymione w twojej chacie, no to albo z niej wyjdź, bo drzwi są zawsze otwarte, albo jeżeli nie wychodzisz, to nie narzekaj, tak? Chodzi o to, że
jedyną drogą, która jest niezdrowa, jest zostać po środku, to znaczy nic nie robić z problemem, a jednocześnie cierpieć czy męczyć się i cały czas w tym problemie tkwić. Tak? No w moim wypadku, jeżeli mówimy o alkoholu, to ewidentnie w momencie, jak poczułem, że no to jest już na tyle dużym problemem, że coś trzeba zrobić, no to zacząłem jakby ogarniać ten problem i to się jakoś tam faktycznie udało. No najgorszym rozwiązaniem jest nie robić nic i to nie robienie nic może mieć zarówno taki praktyczny, zewnętrzny wymiar, jak i ten wewnętrzny, psychologiczny, tak? A możesz to przenieść na takie codzienne rzeczy w twoim życiu, które zmieniałeś bądź nie zmieniałeś, żeby podać taki przykład bardziej namacalny, no bo ten dym jest trochę abstrakcyjny. Dym jest abstrakcyjny, w moim wypadku to były też różne sprawy towarzyskie, tak? To znaczy ja oczywiście, jak chyba każda osoba, która ma jakby problem z alkoholem, no byłem zanurzony w towarzystwo, w którym się bardzo dużo piło, bardzo dużo się wesoło bawiło i bardzo dużo się imprezowało. No i w pewnym momencie jakby zacząłem widzieć, że po pierwsze to mnie trochę zamyka w tym znaczeniu, że ci ludzie no, traktują mnie trochę jak takiego wesołka, który zawsze sobie tam wypije, zrobi coś głupiego, śmiesznego albo nie do końca śmiesznego i że jakby wchodzę w tą rolę, która no, jest taką rolą trochę błazna, trochę nie wiem, jakiegoś takiego karnawałowego czegoś, co jakby było czymś, co mnie ograniczało, tak? I za tą zmianą alkoholu, znaczy za tym odstawieniem alkoholu, no bardzo szybko poszła też taka zmiana towarzyska w tym znaczeniu, że w sposób naturalny zaczęli lgnąć do mnie trochę inni ludzie, tak? Jakby zacząłem widzieć, że część z tych znajomości, no to są znajomości, które absolutnie przetrwają, bo spokojnie mogą, jakby alkohol nie jest ich podstawą i spokojnie można na trzeźwo też robić fajne rzeczy. Na część była jakby stricte alkoholowa w tym znaczeniu, że nie tylko w tym znaczeniu, że nic więcej się nie dało robić poza piciem, tylko w tym znaczeniu, że to było takie jakby zamykanie się, tak? Że to był taki właśnie rytuał, że się tam napijemy i że się zrobi te głupie rzeczy i to się jakby tak kręciło cały czas w kółko, tak? No i to jest typ sytuacji, z których no, należy spróbować wyjść, tak? Napisałeś w tym swoim tekście, o którym wspomniałem na początku. Tak jest. Który mi podesłałeś zresztą do czytania. O utracie czasu. Związany z alkoholem. Tak. Tak, no jakby absolutnie jest tak, że nie chcę powiedzieć, że te całe 11 lat było stracone, no bo to była wiesz, cała pół mojej młodości, tak? Ale faktycznie jest tak, że no alkohol jakby odbiera czas i taką przestrzeń mentalną na robienie innych rzeczy. To był mój taki, wiesz, główny już z takiej czysto osobistej perspektywy, no to był taki mój jeden z takich bezpośrednich bodźców, żeby coś ze sobą zrobić. Jak zacząłem podliczać jakby, ile czasu zajmuje to, że ja idę na imprezę, że tam piję, że później okaca i tak dalej, no to jakby to się w jakiś taki bardzo brutalny sposób przestawało kalkulować, tak? Jakby w pewnym sensie te liczby, jakie sobie zacząłem, ja mam taką skłonność, żeby sobie rozpisać, zrobić tabelkę i tak dalej, sobie zacząłem to jakoś tam patrzeć na to z tej strony, to zacząłem widzieć, no jak bardzo to jest absurdalne, tak? No i to jakby doświadczenie takiego podliczenia, ile się traci, no albo może nas tylko skłonić do tego, żeby znowu się napić, albo no jednak do tego, żeby coś z tym spróbować zrobić, tak? No bo czas jest tą jedyną wartością, której no nigdy nie odzyskamy. Tak? No, pieniądze możesz zarobić, wszystko możesz zrobić na nowo, no ale czasu raz straconego nie odzyskasz. To jest też czas, kiedy wchodzimy w niewłaściwe relacje, nie pielęgnujemy tych, które mogły być dla nas dobre. Tak dokładnie. Ludzi, tak, dokładnie. Powrotnie. Tak dokładnie. I tu jakby jest jeszcze jeden element, w moim wypadku to... Łatwo się też tą świadomością, wydaje mi się, później przestając pić, traktować ją tak jako taką pałkę do układania samego siebie. Tak. I jakby w ogóle relacje z innymi... To jest ryzykownym zachowaniem. Bo ja oczywiście, jakby ja tu powiedziałem coś takiego, jakby nie chcę robić wrażenia, że ja się, wiesz, jakoś odciąłem od tego towarzystwa. Znam cały czas tych ludzi w zasadzie, no po prostu nie imprezuję. Natomiast w moim wypadku też odstawienie alkoholu, no fundamentalnie uzdrowiło relacje międzyludzkie, tak? Znaczy ja mam takie wrażenie, że 2-3 lata po odstawieniu tego alkoholu, czyli jak miałem tam, dobiegałem 30, no to wtedy dopiero zrozumiałem, w jaki sposób się buduje relacje z innymi ludźmi, tak? I wtedy zacząłem jakby mieć już znajomych, przyjaciół, jakichś takich bardziej serio i w sposób zdrowy. Mam absolutnie takie wrażenie, że
wszyscy ludzie, których poznałem jeszcze przed tym 2010 rokiem, no to z nimi ta relacja nie jest do końca, no jakby wymaga przepracowania ciągle. Dopiero rok, dwa, trzy po odstawieniu alkoholu, jakby w pewnym sensie intuicyjnie, czy tam trochę nad tym pracując, no wszedłem, jakby zacząłem te relacje budować w sposób zdrowy. I nie mówię tu o jakichś tam sprawach rodzinnych, że żona i tak dalej, tylko w ogóle koledzy, znajomi, wszelkie relacje międzyludzkie, to się nagle zaczęło układać w momencie, jak ten alkohol przestał być tym takim, no wiesz, klasycznie polskim naoliwiaczem, że trzeba wypić, żeby pogadać i tak dalej. I to też było takim szalenie niesamowitym odkryciem, tak, że w ogóle można te relacje układać nie tylko na trzeźwo, ale no nieporównanie lepiej niż w sposób alkoholowy. Ile lat trzeba nie pić, twoim zdaniem, żeby móc sobie powiedzieć, że to uzależnienie to już jest czas przeszły? I... Ja mam taką przyjaciółkę, Hanię, pozdrawiamy serdecznie oczywiście, z którą tam czasami się jakimiś wspierającymi wiadomościami wymieniamy. I ona nie pije chyba półtora roku, dwa lata czy coś takiego. I ja pamiętam, że jak ona rok przekroczyła czy coś takiego, to ja jej powiedziałem, słuchaj, no ja tam nie piję 11 czy 12 lat już wtedy było, ty nie pijesz rok, ale to jest tylko arytmetyczna różnica. Moim zdaniem jesteśmy jakby już równi i to nie jest tak, że jestem jakiś dużo mądrzejszy od ciebie. W tym momencie tą główną pracę oboje mamy ze sobą. Nie jest to myśl, czy to jest rok, czy to jest 10 lat, to jest, wiesz, subiektywny temat. Ja myślę, że to jest bardziej kwestia, tak jak powiedziałeś, no można 10 lat być i na dupościsku. To jest bardziej kwestia trochę jak, wiesz, jak w żałobie, że żałoba, wiem, to może głupie porównanie, jakieś takie dziwne, żałoba oryginalnie, ta tradycyjna, trwa rok, żeby móc przejść wszystkie etapy, święta, śluby, wesela, pory roku bez tej osoby, którą się straciło, żeby się jakby nauczyć robić to bez tej osoby. I trochę z tym trzeźwieniem podobnie, że trzeba odpowiednią ilość rzeczy zrobić na trzeźwo, żeby to chwyciło, tak? Na odpowiedniej liczbie wesel być, odpowiednią ilość relacji stworzyć, odpowiednią liczbę rzeczy doświadczyć bez tego takiego, no, zmiękczenia alkoholowego i wtedy to jest już okej. Okay. No jakby w praktyce to jest pewnie, w moim doświadczeniu to jest jakiś taki właśnie pewnie rok czy coś takiego i później to już jakoś idzie. No ale jest to oczywiście bardzo subiektywne, jest też jakąś tam sumą własnych doświadczeń każdej osoby. Nazwałeś to jako post trzeźwość. To w tym tekście. Wszyscy jesteśmy DDA. Pamiętam, że byłem bardzo zadowolony z tego tekstu. Dzisiaj może bym go już trochę inaczej napisał. Chodzi o coś takiego, że do pewnego momentu oczywiście najpierw nas definiuje to, że pijemy. Tak? Ja w latach tam powiedzmy 2008, 9, 7, coś takiego, to byłem, mam wrażenie, wśród znajomych właśnie definiowany jako ten koleś, ten gość, który jest taki fajny, inteligentny, ale jak się wypije, to wtedy jest w ogóle yo i wtedy się robią naprawdę, naprawdę fajne przygody. No i to była ta rola, w której byłem, to mnie definiowało. No jak u Hegla, tak? Jest teza, jest antyteza. Później przez szereg lat no, mnie definiowało to, że ten alkohol odstawiłem, że tego nie robiłem. Dla wielu osób przez długi czas byłem głównie zaprzeczeniem, dla wielu znajomych byłem głównie zaprzeczeniem tego. No i później, no w moim wypadku, to po paru latach, jak już właśnie zaczęło się wchodzić też w nowe relacje, układać życie już zupełnie po nowemu, no to się wchodzi na ten etap teza, antyteza, synteza, kiedy już nie definiuje cię to odstawienie alkoholu, tak? Kiedy jesteś już ponad tym, czy poza tym wszystkim. Ja czasem piję piwo bezalkoholowe, nie wiem, czy można to powiedzieć tutaj, czy to nie jest jakaś obraza. Bardzo rzadko, jakby po jakichś wysiłki, w sensie po jakimś wysiłku, jakaś no wyprawa w górach, coś takiego. Nie, to nie po co, tylko chodzi o to, że jak piję to piwo, to ja mam teraz już po 10 plus latach, ja mam takie wrażenie, że już jestem z powrotem w tym czasie, kiedy nie piłem, że z powrotem jestem dzieciakiem, który nie pamięta, jak to było, tak? I to jest w pewnym sensie ta... A co to piwo pijesz? No tak mówią, że to jest dobre na regenerację, tak? To... Kto tak mówi? No w sensie trenerzy, że od sportu, że nie, tak, że piwo jest dobre na... Taki sikacz z tych polskich... Piwo, tylko ono musi być 0,0. Ja słyszałem historię o tym, że Guinness to jest podobno piwo, które jak się wypije 20 piw dziennie, to dostarcza z tego swojego... Ja myślę, że piję jedno piwo bezalkoholowe 0,0 na kwartał i po prostu to jest taka ilustracja. Ja nie będę tego sprawdzał, bo mi się nie chce, bo jestem leniwy, ale jak ktoś z państwa może obalić tą tezę, to poproszę. Dobra, ale nie fiksując się na tym bezalkoholowym piwie, chodzi mi o to, że już po tylu latach mam takie silne poczucie, no,
intuicyjno-subiektywne, jak, nie wiem, jak widzę, jak ludzie piją alkohol, że ja już w jakimś sensie nie pamiętam, jak to było. I absolutnie nie mówię, że jestem wyleczony. Gdybym zaczął z nimi pić, to na pewno wszystko by się rozpieprzyło i jakby z powrotem trzeba było zaczynać od zera. To jest pewnik. Natomiast ja już nie w jakimś sensie, w jakimś takim fajnym, bardzo budującym sensie, ja już nie pamiętam, jak to było. I w tym sensie to jest jakoś tam zamknięte i w tym sensie to jest jakaś tam postrzeźwość, co oczywiście nie znaczy, że mogę pić znowu, bo no, prawdopodobnie nie mogę, nie zamierzam i tego nie będę z całą pewnością próbował. To się okaże. Tak, no to się oczywiście okaże. No na razie nie pijemy dzisiaj i tego się oczywiście trzymamy. No dobrze. Doktor Piotr Stankiewicz, autor Myślnika Stankiewicza, tak po prostu, do którego link zamieszczę w opisie tego odcinka na kanale YouTube i na Spotify również. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie, dziękuję Państwu. Do zobaczenia za tydzień. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.